Witajcie, tutaj Monika i Perfumowy Orient Express. Jako, że przyszła jesień i mamy dzisiaj 1 września, taki troszeczkę melancholijny nastrój mam dziś. I pomyślałam, że nagram dla Was bardzo króciutkie 2 filmy o ulubionych perfumach polskich poetek. Mamy wiele wspaniałych poetek i poetów, wielu noblistów, pisarzy poetów, z tego słynie Polska. A ta pani, którą tu widzicie na zdjęciu, Wisława Szymborska, dodatkowo urodziła się 2 lipca, tak jak ja. No i przez to jest mi szczególnie bliska. I dzisiaj przedstawię Wam jej ulubione perfumy. Już nie muszę przedstawiać, bo już widać, prawda? To Dune Diora. Tak. Wisława Szymborska najbardziej kochała te właśnie perfumy. I to też wiele, wiele mówi o jej osobowości. Dune to zapach właśnie poetycki, taki romantyczny, ale właśnie też melancholijny. To wydmy nadmorskie, to otchłań oceanu, to ocean, który łączy się z niebem, to również marzenia, wspomnienia, słońce, pochmurny dzień, burza, sztorm, mnóstwo emocji zaklętych w tym przepięknym zapachu. Także tajemnica już jest rozwiązana, zagadka rozwiązana. Ulubione perfumy naszej wspaniałej noblistki to Dune Diora. Wcale mnie to nie dziwi. I teraz, aby dopełnić wizerunku, mamy tutaj wizerunek perfumowy pani Wisławy, która była osobą bardzo skromną, niezwykle radosną, ale też skromną. Zacytuję jeden z jej wierszy. Przewrotny i ciepły, tak jak ona sama. Czemu w zanadto jednej osobie, tej, a nie innej, i co ja tu robię? W dzień, co jest wtorkiem, w domu nie gnieździe, w skórze nie łusce, z twarzą nie liściem, dlaczego tylko raz osobiście? Właśnie na ziemi. Przy małej gwieździe, po tylu erach nieobecności, za wszystkie czasy i wszystkie glony, za jamochłony i nieboskłony, akurat teraz, do krwi i kości? Sama u siebie z sobą? Czemu nie obok, ani 100 mil stąd, nie wczoraj, ani 100 lat temu, siedzę i patrzę w ciemny kąt, tak jak z wzniesionym nagle łbem, patrzy warczące, zwane psem.